się cieszę, bo wreszcie u nas w studiu. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, Jarosław Kaczyński myli Inowrocław z Wrocławkiem, myli Brejzę z Mejzą, przeczy danym z Głównego Urzędu Statystycznego, dość mocno atakuje Donalda Tuska, co sobie zaraz na czynniki pierwsze rozłożymy. Jak pani ocenia teraz taką formę prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji, w której chyba już mamy oficjalnie rozpoczętą kampanię wyborczą, prawda? Oficjalnie nie jest rozpoczęta. No znaczy, źle pytanie, no ale nieoficjalnie ona już istnieje. A nie, w ten jeżeli sposób. Wróć, to jeszcze doktor, a nie profesor. Bo no potem, dobrze, to ja to tak... Nie, pani już... ma bardzo uważnych widzów, potem piszą i komentują. Tak? Nie, to się proszę nie przejmować takimi rzeczami. Dobrze, pani doktor. Kampania ruszyła i to zdecydowanie ruszyła. Mhm. I myślę, że ruszyła od momentu, kiedy właśnie nastąpiła tajna dymisja Kaczyńskiego, jak państwo pisali. Dlatego i zresztą on sam powiedział, muszę się skoncentrować na partii. Partia jest najważniejsza. No kiedy partia jest najważniejsza? Po pierwsze wtedy, kiedy coś się źle w niej dzieje, a po drugie wtedy, kiedy szykuje się do wyborów i musi nastąpić pełna taka mobilizacja i koncentracja. To, że myli Inowrocław z Wrocławiem, to jest tak jakby... Z Wrocławkiem. Czy tam z Wrocławkiem, tak. To zawsze u niego było to... Było, tak. Czarny, biały. I nikt nam nie powie, że jest inaczej. To było. Natomiast żółć, jaka się wylewa z prezesa i pogarda dla drugiego człowieka, to jest coś, czego do tej pory w takim nasileniu nie było i w takim natężeniu. Ale to jest coś, co oddziałowuje na nas wszystkich i psuje naszą tkankę społeczną. I to jest niebezpieczne. Jeśli pyta mnie pani o stan, w jakim jest, to właśnie na to bym zwróciła uwagę. Mhm. To nie jest tylko stek półprawd, jakimi się posługuje, albo ograniczyliśmy kradzież, napełniliśmy kasę. No nie siedzą, ale przynajmniej nie kradną. No to jest zaprzeczanie rzeczywistości, co się dzieje w tej chwili, tak? I z jakimi problemami on wewnątrz własnego obozu ma problemy. Natomiast ten rechot, przepraszam za to słowo, bo go nie lubię. Ale ja go sama używałam dzisiaj, bo to trudno inaczej nazwać, pani doktor. Trudno to inaczej nazwać. Jakby to był rechot, no. I to się wpisuje w taki ciąg kampanii pogardy, a to jest bardzo niebezpieczne. Ale prezes wyciąga znowu temat LGBT, co oznacza znów, że kampania de facto w pełni, bo zawsze, kiedy pojawia się temat LGBT, no to PiS wykorzystuje go właśnie do takiej jeszcze większej polaryzacji w polskim społeczeństwie. Tylko pytanie, na ile pani zdaniem to po raz kolejny będzie argument skuteczny? Znaczy ja myślę, że on to wyciągnął dlatego, że akurat były parady i w ten sposób to wykorzystał, ale dla Prawa i Sprawiedliwości, to zwłaszcza dla prezesa, to też jest bardzo dobry temat zastępczy. O czym ma mówić? No powiedział, no tak, dużo jeszcze jest biedy w Polsce. Ma mówić o szalejącej inflacji, o błędach własnego nominata prezesa banku, o tym, że rząd sobie nie radzi, czy ma mówić o majątku premiera. O kim mówi, myśląc, przestali kraść i zabierać, jeżeli ma takie właśnie tutaj różne, nazwijmy to, ciemne strony. W związku z tym, jeżeli powiemy, ci są źli, ci są dobrze, no to w bardzo łatwy sposób jest dokonane zdefiniowanie tych pól, na których się będzie przemieszczało Prawo i Sprawiedliwość i to służy mobilizacji. Dobrze, ale szczególnie w tej sytuacji obecnej, drożyzny, inflacji, rosnących rat kredytów, tego wszystkiego, z czym borykają się także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no bo to nie jest tak, że ich to nie dotyka. To pani zdaniem próba przełożenia ciężaru gatunkowego właśnie na ten wątek będzie skuteczna? Moim zdaniem nie, dlatego że można zaklinać oczywiście rzeczywistość i próbować przesuwać te tematy. Natomiast w Polsce głosowanie jest głosowaniem różańca albo portfela. Różaniec albo portfel, jak mówił profesor Jasiewicz kiedyś. I dzisiaj, no to bardzo wyraźnie widać, że to, co właśnie pani wymieniła, te czynniki portfela, no są absolutnie dominujące. I teraz my jesteśmy na początku tej drogi. To jest dopiero kilka miesięcy szalejącej inflacji. A dopiero zostało, nas wszystko uderzy jesienią. Po pierwsze uderzy jesienią, zimą, kiedy przyjdzie jeszcze sezon grzewczy, a wybory są w przyszłym roku. Do przyszłego roku niestety obawiam się, że rząd nie uda mu się poprawić sytuacji naszej obywateli, takiej ekonomicznej. W związku z tym zaklinanie rzeczywistości, czy zwalanie na tych, czy na tamtych, no można mówić o inflacji, tylko no wiemy, że to nie jest jedyny czynnik, ani główny element inflacji, z którą mamy do czynienia. Kasa robi się pusta, coraz większe zadłużenie mamy, coraz większe kredyty też jako państwo spłacamy.
Myślę, że nie jest to wystarczający temat. Będziemy mieli mechanizm, prezes da. Prezes coś da przed wyborami. A bardzo to na psychikę wyborcy wpływa, bo wyborca nie liczy tego, ile mu odpływa w związku z inflacją, tylko prezes da. No, to nie tylko po raz kolejny może okazać się skuteczne. To nie tylko będzie, że prezes da. Będzie jeszcze jedno hasło. Oni wam zabiorą. Wy musicie na nas teraz głosować, bo oni na pewno was zabiorą. W związku z tym opozycja też jest w takiej sytuacji, że próbuje gdzieś w tej licytacji brać udział i mówić, to my też tutaj podwyższymy, tutaj damy. Teraz pytanie, czy to faktycznie zadziała? I drugie pytanie, z czego ten prezes da? I nawet jeżeli on da to, co się mówiło, że prawdopodobnie będzie 700 plus, a nie 500, no bo to też realna siła. Jakie 500? 500 to już dawno nie ma. To już nie jest 500, więc co najmniej 700. 360 chyba, czy 369. Więc, ale to wszystko, jeżeli będzie, no to będzie w przyszłym roku. I teraz pytanie. Nie wygrywa się wyborów żelaznym elektoratem, tym, który faktycznie jest wierny, do którego są te słowa skierowane i ten rechot bawi ten elektorat. Wybory się przegrywa tymi kilkoma procentami, które odpłyną, którym naprawdę ani podwyższenie na 1500 na dziecko czy 700 nie zabezpieczy tej dziury. No dobrze, pani profesor, jak wiadomo, zawsze walka toczy się... Doktor, przepraszam. Toczy się... Ja zawsze to po prostu na studiach tak do pani się zwracałam, dlatego już mi tak zostało. Wracając do kwestii związanych właśnie jeszcze z tym, z tą walką o niezagospodarowanych wyborców. Czy pani zdaniem opozycja ma program, który jest w stanie przekonać i uwieść tych wyborców, czy opozycja w dalszym ciągu jakiś trucht w miejscu uprawia pod tym względem? Myślę tak, że w sytuacji bardzo głębokiej polaryzacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, wszystkie te takie podstawowe wartości gdzieś się chwieją, prawda? To, co wydawało się nie do pomyślenia, na przykład takie słowa mówione przez... Te słowa, wie pani, co przypomniały? Słowa nieżyjącego lepera w Sejmie, kiedy mówił o tym, czy można zgwałcić prostytutkę, czy nie. I to jest niestety ten sam poziom. I teraz tak, oczywiście opozycja powinna mieć gotowy program, ale teraz powiem z drugiej strony. Opozycja ma też półtora roku do wyborów. I ja myślę, że to jest tak, nie słyszymy wielkiej opowieści, bo wielkie opowieści są po skrajnych stronach. Populizm na tym polega, tak, że mamy albo zdecydowanego wroga, albo jakieś radykalne rozwiązania i wtedy można tę super opowieść snuć. To nie znaczy, że centrum nie ma, nie powinno mieć opowieści, nie powinno nam mówić, do jakiej Polski chce iść. No, ale nie ma tej opowieści jeszcze. Nie słyszę jej, absolutnie jej nie słyszę. I teraz pytanie, czy nie słyszę jej, bo nie są to aż takie wyraziste słowa i w ogóle... Czy strategia jest taka, że to jeszcze za wcześnie? Czy po prostu jesteśmy głusi, że wszystko to, co jest normalne, tego nie słyszymy. I ta dezawuacja pewnych pojęć po prostu następuje w takim tempie, że obawiam się, że nie wiem, no, zresztą nikt nam nie da tyle, co polityk obieca. W związku z tym skala tych obietnic będzie duża, ale prawdą jest, że nie widzę spójnej takiej opowieści o Polsce jutra. Z naszego punktu widzenia Tusk nie jest najgorszym szefem, szczególnie biorąc pod uwagę jego opowieści chociażby o tym, że zakażemy rozwodów. Widocznie zakłada, że jego elektorat jest na takim samym poziomie rozgarnięcia, co on sam. Mówi prezes Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku. Czy prezes nadal się Tuska boi, pani zdaniem? Tak. Absolutnie tak. Jeżeli z kimś może przegrać, to może przegrać z całą koncepcją Tuska. Nie mówię, że z Tuskiem jako osobą taką, ale to jest... Proszę zwrócić uwagę, ostatnie sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości są mało przychylne. To jest w granicach tam według Kantara... No, Kantar, ostatnio 31%. No tak, to nawet jeżeli spojrzymy na CBOS, no to jest trochę więcej, ale to jest poniżej 40%. Jesteśmy w sytuacji, kiedy była jeszcze koncentracja wokół flagi, czyli wynik wojny w Ukrainie. I od momentu, kiedy Tusk, największym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Platforma Obywatelska. To jest ich spersonalizowany wróg, do którego właściwie, jeżeli ktoś jest wrogiem, to tu jest ta koncentracja, do nich się odnoszą, rzadko kiedy zajmują się innymi partiami. I od momentu pojawienia się Tuska, mimo że Platforma nie ma 50%, ani nawet 40%, tylko ma 20 parę, ale ma 20 parę. Był moment, kiedy miała 13 i można było siedzieć spokojnie, a dziś
dzisiaj widać, że ten koncept może się popsuć. I myślę, że to jest też taki niestety, ale nie tylko polityczny przeciwnik, ale osobisty wróg, który i upokorzył Kaczyńskiego, i Kaczyński z nim przegrał 6-krotnie w związku z tym. Sześciokrotnie w związku z tym, no tutaj te animozje są bardzo głębokie, ale to co, po pierwsze, w ogóle jak spojrzymy na przykład to, co się dzieje w Sejmie, jaką pozycję ma opozycja w Sejmie, to naprawdę mało jest tutaj demokratycznych elementów. To w ogóle... Ja przypomnę, że pakiet demokratyczny Prawo jest bardzo słuszny, natomiast dzisiaj widzimy, jak następuje minimalizacja, a opozycja również jest przedstawicielem suwerena. Suwerenem jest nie tylko wyborca PiS-u. Tylko teraz chyba już zaczyna działać taki mechanizm, że Polska to ja. Mam na myśli Jarosława Kaczyńskiego, że dobro Polski jest utożsamiane z tym, co myśli prezes. I on naprawdę w to wierzy. To znaczy, że to, czego on chce, to jest dla kraju najlepsze. To jest zawsze tak, jak ja pytam o to, czy Jarosław Kaczyński tak naprawdę nie jest patriotą, czy jest patriotą. No patriotą jest, ale w swoim mniemaniu, w tym sensie, że on utożsamia już w tej chwili swoje poglądy z dobrem Polski, po prostu. Wie pani, to bardzo i trudne. I cała reszta się nie liczy. Bardzo trudne jest to, o czym w tej chwili mówimy, dlatego że z partii w pełni demokratycznej to, w jaki sposób jest zarządzany i to, co teraz pani powiedziała, no to widzimy to przechodzenie do niedemokracji. Ja nie mówię tylko o wyłączeniu czy takich bezpieczników dla demokracji niezbędnych przy podziale władzy, sądach, trybunałach. Nie tylko o tym mówię, tylko właśnie ten sposób myślenia. Sposób myślenia autokraty, tak? Wydaje mi się, że taki wątek, który gdzieś nam umyka, a który łączy się z pierwszym tematem, czyli z pogardą, to są słowa do nauczycieli wypowiedziane. To są słowa również ministra Rzymkowskiego powiedziane o nauczycielach, że widziały gały, co brały, tak? Ile oni zarabiają i czy mogą więcej? Albo drugiego wiceministra Piątkowskiego, który mówi, no przecież ja pracuję na trzech etatach. Minister, poseł i coś tam. To jest kpina, to jest tak? To jest pogarda ze zwykłego człowieka. To już chyba po prostu jest odklejenie od rzeczywistości. Oczywiście, że tak. No, to jest niestety, no władza deprawuje, władza całkowita deprawuje całkowicie i to jest niestety odklejenie. No dobra, tylko teraz pytanie, czy to przyniesie jakiś skutek, jeżeli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości? No może pani powiedzieć, że już powoli przynosi, bo wspomniała pani o tych coraz słabszych sondażach, tym, że to już bliżej 30 niż 40% jest, co wiadomo, że dla prezesa jest no, fatalnym wynikiem, bo on cały czas marzy o tej większości konstytucyjnej. I teraz zdaję sobie sprawę, że pójdę daleko, ale zapytam panią, czy pani jest pewna, że te wybory w przyszłym roku jesienią się odbędą? Tak, tak. Wybory parlamentarne w przyszłym roku się odbędą. Natomiast nie wiem, czy będą to wybory przede wszystkim uczciwe. Czyli nawet mogą spełniać takie główne ramy wyborów demokratycznych, ale już po ostatnich wyborach wszystkie raporty, które mamy z własnych obserwacji wewnętrznych, jak i niestety obserwacji zewnętrznych instytucji zewnętrznych stojących na straży wyborów, czy oglądających wyborów, niestety pokazują, że z uczciwością mieliśmy bardzo duży problem. Czyli to zwycięstwo opozycji jednolitej czy tam podzielonej musiały być po prostu miażdżące, żeby trudno to było podważyć. Nie. Ja nie mówię o podważaniu wyników wyborów. Ja mówię o całym procesie. Jeżeli ma pani telewizja państwowa i jest jedynym głównym medium, które absolutnie nie przestrzega żadnych zasad. I od dzisiaj odbierana przez wielu Polaków wyłącznie przez zmianę tych nadajników. No więc właśnie. I to jest ten sposób, tak? Czy Orlen Press i kupienie gazet lokalnych. No bardzo dużo mamy niestety takich, a coraz mniej takich miejsc jak u pani w studio. W związku z tym to powoduje, że masz nieuczciwy dostęp do wyborów, prawda? On to nie jest równe. Sprawa następna, finansowanie kampanii wyborczej. Kiedy to będzie, jakie można tutaj wozy strażackie kupić i za jaką frekwencję i jakie tutaj będą motywacje. Więc niestety tych elementów takich jest bardzo dużo i pytanie, jak możemy sobie z tym poradzić, tak? Jakimi strażnikami wyborczymi możemy być? No to jakimi?
Przede wszystkim w samym dniu wyborów, i to też opozycja o tym mówi, żeby zgłaszać się do punktów, do obwodowych komisji wyborczych, brać udział, być obserwatorem. To jest po pierwsze, ale od nas, obywateli, bardzo dużo zależy, jak będziemy kupować fake newsy, jak będziemy to przyjmować, czy jesteśmy w stanie zweryfikować dane, które dostajemy, czy nie. Mhm. Czy potrafimy wyjść z bardzo wąskiej bańki informacyjnej i szukać informacji w innych źródłach. Czy wiemy, w jaki sposób działają algorytmy, które powodują, że idziemy tylko jednym kanałem. W jaki sposób podchodzimy do social mediów, co czytamy, czego nie czytamy. Czyli mówiąc krótko, jak grube potrafimy dać sito na informacje, które płyną zewsząd. Nie jestem tutaj optymistką chyba. Mówi się o tym coraz więcej i mam nadzieję, tak jak na przykład Brexit był takim dobrym przykładem, prawda? Absolutnie też manipulowanej, czy wygrana Trumpa, a potem się okazało, że można z tym walczyć. I jest jeden absolutnie podstawowy element, który nie sprzyja PiS-owi, że wrócę do pierwszego tematu, portfel. No dobrze, to już kończąc ten wątek wyborczy, wierzy Pani, to jest pytanie, które za każdym razem Pani zadaje, ale ponieważ mamy długie przerwy w naszych spotkaniach, a sytuacja dynamiczna, będzie to jedna lista opozycji, czy jej nie będzie? Zaczynają się już pojawiać jakieś informacje o rozpadzie w Polsce 2050, że tam jakieś konflikty, że jakieś rozłamy, że część jest bardzo mocno za, część przeciw i tutaj... To odpowiem tak, rozum mówi nie będzie. Nie będzie. Interesy partyjne, interesy liderów są ponad wszystkie inne interesy. Ponad interes odsunięcia PiS-u od władzy. Tak, natomiast są dwa elementy. Po pierwsze, PiS nie powiedział ostatniego słowa przy ordynacji wyborczej i nie powiedział ostatniego słowa przy atakowaniu różnych grup. Dlaczego, znowu Pani o to pytała, dlaczego Tusk jest na froncie? No bo on jest tym liderem, prawda? Z pozostałymi mniejszymi partiami można inaczej szukać dialogu, powiem to tak trochę w cudzysłowie. Natomiast tutaj nie. W związku z tym inaczej bym zadała pytanie, albo spróbowała odpowiedzieć, czy powinna być jedna lista wyborcza? Tak, powinna. Tylko z drugiej strony, czy to nie jest tak, że jedna lista wyborcza będzie najłatwiejszym punktem dla Kaczyńskiego do ataku? No bo będzie wszystkich rzucało do jednego worka. Orban tak robił na przykład, prawda? Że byli ludzie, którzy, no dajmy na to temat aborcyjny, nagle zacznie mówić Kosiniakowi, Kamyszowi, że jest zwolennikiem aborcji, prawda? Czy opozycja jest na to gotowa po prostu? Czy to nie zadziała? Czy jest w stanie ustać, prawda? Tak. Czy jest w stanie ustać i czy jest w stanie frontalnie z tym walczyć? No to jest znowu, to jest ten przekaz. I teraz tak, kogo czego bardziej się boi opozycja? Czy boi się jednego lidera spośród siebie, czy boi się Kaczyńskiego, których wszystkich włoży do jednego worka, czy jesteś za tym, czy jesteś za tym? Najprawdopodobniej będą dwie lub trzy listy opozycyjne, ale myślę tak, że dzisiaj możemy iść jeszcze na te dwie czy trzy listy, możemy o tym mówić, ale w momencie, jak ta sytuacja też będzie ewoluowała, no bo oni naprawdę zrobią wszystko, żeby wygrać. Ja uważam, że zmienią ordynację. I to naprawdę jest walka o być albo nie być dla PiS-u. I to takie absolutnie kategoryczne, to te decyzje będą zapadały w przyszłym roku. No dobrze, a Tusk nie jest najłatwiejszym obiektem do ataku? Mówiąc krótko, przypominanie jego poprzednich rządów, to już słynne wina Tuska, duży elektorat negatywny także. Bardzo duży. Choć elektorat. Jarosław Kaczyński ma jeszcze większy, więc to też nie zawsze jest argument, prawda? Po pierwsze miał jeszcze większy i wygrał wybory, prawda? I jest zbawcą narodu. Prawie że emerytowanym, więc oczywiście, że z jednej strony jest, ale też jest, Tusk jest przeciwnikiem wagi ciężkiej. Z całym jego... przeciwnikiem dla PiS-u. W tym sensie, tak? rozumiem. Wagi ciężkiej, czyli zawodnikiem wagi ciężkiej, z całym jego backgroundem, doświadczeniem, wiedzą, a poza tym, przepraszam za takie anglicyzmy, no to jest fighter. On tak, on stoi i mówi, okej, no to może być na gołe pięści. Myślę, że tylko niestety to też jest bardzo wygodne dla PiS-u, bo PiS potrzebuje polaryzacji. Zresztą Platforma też, no tym się żywią. To nie jest spokojny czas, więc ta polaryzacja ich buduje.
No dobrze, to już ostatni wątek, naprawdę, bo już przetrzymałam tutaj panią bardzo długo, ale mówiłam, że tych rzeczy do komentowania dzisiaj w brud. Kwestia Zbigniewa Ziobry. Ja już nie pytam w kontekście KPO, bo właściwie o tym chyba wszystko już zostało powiedziane. Sytuacja jest na tyle beznadziejna, że nasze analizy chyba niewiele tutaj zmienią. Ale czy on trzyma w garści Jarosława Kaczyńskiego, pani zdaniem? Czy rzeczywiście jest tak, że on po prostu coś na prezesa ma, coś na pisma, ma papiery, jest prokuratorem generalnym i prezes de facto tańczy tak, jak zagra mu Ziobro? Ja tego nie wiem, więc na ten temat wypowiadała się nie będę. Mm-hmm. Natomiast to, co na pewno ma, to ma zdyscyplinowaną drużynę, która głosuje tak, jak i nie skończy chce. Się jak w porozumieniu Gowina. Skończy się jak w porozumieniu mm-hmm. Gowina. A skoro nie skończy się jak w porozumieniu Gowina, no bo dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że ostatnie ruchy z dokoptowaniem kolejnych osób do rządu, pani pozyskaniem Ścigaj. Między innymi, tak, pozyskanie kolejnej trójki, no to jest próba takiego otorbielenia właśnie Ziobry, tak, że możemy próbować budować większość też bez ciebie. Dopóki jego szable decydują o stabilności rządu, dopóty ma prezesa w kieszeni. Anna Materska-Sosnowska, pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski.